Zapomnieli zrobić piętnastki. Uwaga, to jest zadanie dla mnie. Dawaj. Ja pierniczę, to trzeba mieć po prostu farta. Pierwsza rzecz, mówię, no fajna, no zepsułam. Dzień dobry, dzień dobry. Jak to środa, idziemy leczyć zdrowie psychiczne. Nakładam buciki, wstałam wcześniej. Miałam problem, powiem wam, bo poszłam dosyć późno spać. Wydaje mi się, że było przed drugą, a zasnęłam może po drugiej, nie mam żadnego pojęcia, ale miałam problem, żeby zasnąć. No i się obudziłam o siódmej, no i miałam problem, żeby potem zasnąć od tej siódmej, więc pospałam dzisiaj strasznie mało, coś tam w takim późnie, ale leżałam w łóżku do dziewiątej. Wstałam, ogarnęłam się i wychodzę i zapomniałam, że od razu po psychologu jadę na depilację nóg, no i nie ogoliłam nóg. Więc już nie wyrobię niestety, już muszę wychodzić z domu, ale na miejscu tam pani mi pomoże, podgolimy na miejscu, no nic, bywa. Ale lecimy do psychologii, pomyślałam, że dzisiaj może uda się zrobić pierniczki, jeżeli wyrobimy z czasem. Czy wyrobimy, tak jak mówię, no to się okaże. W każdym razie właśnie, zamawiam Uberka, nakładam kurtkę i lecę. Dostałam w ogóle zadanie domowe właśnie od psycholog, które jest jakby takie dla mnie, ale... W ogóle o tym zapomniałam, ja cały czas biegam z kamerą i po prostu jakoś mi to wypadło z głowy, żeby to robić. No i nie będę jej okłamywać. Nie będę jej okłamywać, powiem jej szczerze wprost, że zapomniałam, nie będę tego robić na szybko, nie ma sensu. Okazuje mi, że będę 15 minut za wcześnie, ja się zawsze do niej spóźniam, więc teraz wypadałoby być trochę wcześniej. Chyba, że zdążę ogolić te nogi jeszcze teraz. Nie wiem, no problemy bab. Jestem już po... psychologu i nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest mój Uber. Ja nie wiem, jak oni jeżdżą. Nigdy nie potrafię ich znaleźć. Nie no, to jest jakieś chore. Będę teraz się bawić w szukanie Ubera. Dobra, jestem 20 minut za wcześnie na miejscu. Czajcie, że ja przysnęłam w Uberze. Czajcie, że ja mam zdolność zasypiania wszędzie i zawsze. Nie wiem, to jest niebezpieczne strasznie. Ale też ja się wybudzam zawsze, jak jestem prawie na miejscu. Jak jadę BlaBlaCarem, to na przykład z Wrocławia do Warszawy, to się budzę, jak akurat wjeżdżamy do Wrocławia. No i wjechaliśmy tutaj na ulicę, się obudziłam i mam takie, o, już jesteśmy. Wejdę do żabki, coś zjem, bo cateringu jeszcze nie zjadłam. Mi zabrałam ze sobą i sobie poczekam, może sobie pośpię na nogach. A few moments later. Ej, nie uwierzycie, ale znowu zasnęłam w Uberze. Jestem taka zmęczona, jestem taka senna. Najchętniej to bym teraz się przespała, ale nie mogę, bo wymyśliłam sobie, że będę wam urozmaicać te vlogmasy, prawda? Nie może być za nudno, trzeba coś robić na nim świątecznego. Mam już zorganizowany jeden dzień na prezenty, jeden dzień zaplanowany na strojnie mieszkania na świąteczne. No i brakuje pierników, a jak wiemy, jestem mistrzynią gotowania, dlatego pobawimy się w gotowanie pierników dzisiaj. Niedługo będzie Sandra, muszę iść na zakupy i będziemy coś tam lepić, a tymczasem czy przywita nas Gruby? O Jezu, witaj Gruby! Cześć! Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić coś innego niż grzańca. Wiem, niesamowite. Dziwi to was, dziwi to również mnie. Może zakryjemy mój brzuch. Więc tak, dzisiaj będziemy robić pierniki, ale jak pamiętacie, w zeszłym roku robiłam pierniki z pudła. Tym razem będą to pierniki nie z pudła, więc no, łatwo nie będzie. Sanderka, która dzisiaj mi pomaga, a tak naprawdę to ja chyba będę jej pomagać. Cześć. Powie mi, jak to zrobić, bo ja w ogóle się nie ogarniam w takich rzeczach, więc nie ma dużo rzeczy. Myślałam, że to będzie skomplikowane i że będzie pełen stół produktów, a mamy tyle. Od czego zacząć? Od wysypania mąki na blat, tylko musimy wymierzyć 320 gram. Ale spokojnie poradzimy sobie ze szklanką, także jak masz jakąś szklaneczkę, to nie bój się, waga nie jest potrzebna. Nawet nie wiedziałam, że istnieje przyprawa do piernika swoją drogą. Można zrobić domową, ale my poszłyśmy na łatwiznę. No bo to nie ma co, no ze mną to nie ma co po prostu się bawić w takie rzeczy. A bo my nie będziemy, bo jak je się zrobi, to trzeba odczekać i dopiero po czasie można je rozdawać, czy od razu? Trzeba odczekać, aż ustygną, najlepiej by było. Dobra, spoko. To nie wiem, czy będziemy dzisiaj jeszcze je ozdabiać, czy nie. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Mąkę. Teraz jakbyś przygotowała jakiś rondelek, bo musimy zagrzać miód. Dobra, umyłam ten gar i co? I trzeba po prostu zagrzać miód. Ja nigdy nie podgrzewałam miodu. W jakim celu tak to robimy? Będziemy podgrzewać miód, żeby on sobie z mąką fajnie zadziałał. I później będziemy dosypywać do tego cukier. Więc jakbyś mogła 3 łyżki miodu do garnuszka.
Dobra. Trzy. Raz. Dwa. No i taką trzy, bo się cały czas z tego leje. Oh shit, dalej się leje. Dobra, wezmę to palcem. Czyli co, on się ma gotować i tak, co jak się zagrzać? Jak się miodek zagrzeje, zagotuje, to wylewamy go sobie bezpośrednio na mąkę i będziemy sobie go mieszać z mąką. Użyjemy do tego łyżki. Normalnie można też siekać, ale nie jest to konieczne. Później będziemy dodawać kolejno pozostałe produkty i wyjdzie nam jedna masa jednolita, póki ją ugnieciemy, ugnieciemy, ugnieciemy i będzie po prostu jedno wielkie ciasto, które potem będziemy wałkować. Dobrze, że mamy tutaj ciebie, bo ja bym sobie, ja w życiu bym tego nie ogarnęła, nie ma takiej opcji. On teraz się stał taki... Tak, taki lejący po prostu, jak woda. Wow, ja nie wiedziałam, że tak w ogóle działa. Nie no, no jestem w ogóle taka... niekuchenna. Najlepiej sobie zrobić w mące taką dziurkę, żeby miód się nie rozpłynął na boki. Uwaga, to jest zadanie dla mnie. Dawaj. Wow! Ale fajnie wygląda jak giga jajo. Ale super. Dawaj nożyk, bo będziemy tak sobie przewracać, żeby... Co dać? Nóż. Jak to jest obrzydliwie. Muszę to robić. Oh shit! Nie bój się. Oh shit! Ucieka! Nie bój się. Tak się dzieje, jak się nie ma stolnicy. Ja nie wiedziałam, że tak się zachowuje ten. No, się będzie. Miód. Ale spokojnie, nie kroję ci blatu. No to ciachaj sobie tak, żeby się ładnie wymieszało. A ja przygotuję cukier. Tak? Po no. prostu mam to zawijać do tak, środka tak, i... Tak, po prostu masz zawijać do środka, żeby się połączyły składniki. Dobra, tego chyba nie da się zepsuć. Chociaż nie jestem pewna, jest pewna możliwość, że jak ja to będę robić, to coś nie pyknie. Ale nigdy nie robiłam pierników. U mnie w domu nigdy nie było takiej, że tak powiem, tradycji, że się robiło pierniki. Wiesz co, ja zawsze pierniki robiłam z moją babcią i właśnie jednego dnia robiłyśmy, a na drugi dzień ozdabiałyśmy i zawsze jak ktoś z gości przychodził, nawet przed świętami jeszcze, to każdego częstowałyśmy pierniczkami, więc to jest... Mega tradycja, ja uwielbiam robić pierniki, ale dawno nie robiłam, bo tak naprawdę taki czas przedświąteczny w domu ostatnio to spędzałam może 5 lat temu, więc słuchaj, 5 lat nie robiłam pierników, także dzisiaj no, widzisz, przełamujemy te lody. Tak, wspomnienia wracają, widzisz ile radości ci daje? Bardzo dobrze. Jezus, aż tyle cukru w tym jest? No, niestety tak. Co ty gadasz? Okej, i teraz razem z tym? Tak, no musisz to wszystko wymieszać. Zaraz będziemy dodawać jajeczko, jak już wszystko tak wymieszasz razem. Jak już miód się wymieszał, to możesz dłońmi to mieszać. O. Nie musisz używać noża, połóż go sobie tu na boczku. No dobra, zabawa. Ciastolina. Jezus, ja nie wiedziałam, że jest tyle cukru w tym. I ja byłam ostatnio u koleżanki i zjadłam z 10 takich pierników. O. To mocno weszło. Ale fajne. To jest jak taka kruszonka, nie? Tak, dokładnie. Będziemy dodawać teraz sodę oczyszczoną. Szczerze, totalnie nie pamiętam, po co się dodaje sodę oczyszczoną. Babcia mi to tłumaczyła, jak byłam mała, ale nie pamiętam, więc wam nie przekażę tej tajemnicy. Nagrywa się, coś musisz sprawdzić. I mieszaj sobie. Dobra, dodaliśmy i mieszamy dalej. Ja ci będę tu dorzucać, a ty sobie mieszaj. Zajebiście, cała brudna robota dla mnie. Tak. W sensie, ja nie wiem jak to mieszać, po prostu to miele i tak. Tak, tak, wydaje, dawaj jest... zgniataj solidnie. A, tak. No, śmiało. Tak. Ja zasadę się czuję dziwnie, zawsze tak w filmach robią. Ja nigdy, u mnie nigdy pieczenie nie było popularne, moja mama jedyne co robiła to... Dodajemy przyprawę piernikową. Elegancko. To te, to obiadki, a jeżeli chodzi o jakieś takie słodycze, to babcia zawsze robiła ciasta, ale nigdy jakoś pierników nie robiłam takich. Dodamy sobie teraz masełko, więc słuchajcie, jeszcze tłuszczyk do tego cukru. Mmm, so yummy. O Jezus Maria. Dwie łyżki masła. O Jezus, tak dużo? A ile było cukru? Czekaj, bo muszę się zastanowić. Półtorej szklanki. Dobra, i teraz weź to w taką kupeczkę i tak piąską zrób dziurkę w środku, żebym tam jajko mogła wbić. Żeby tam jajko weszło i nie wypłynęło. Dokładnie. O! Nie no kurde, znając mnie to ze skorupą by jeszcze wpadło. I mieszamy dalej. Nie, no jeszcze teraz w tym jaju mam się babrać. Tak. Ja pierniczę, nie wiem, gotowanie nie dla mnie. Schowam je. Oh shit, wylało się. Oh shit, ucieka. Jak się z tym czujesz? Z jajkiem pomiędzy palcami. Co zrobić, żeby to mi się tak nie kleiło do rąk? Będzie się kleić, tak z 10 minut się wyrabia takie ciasto.
Także trochę pomogę. Możesz mi jeszcze bardziej podwinąć rękawki? Mogę. Proszę. Dziękuję. Dobra, lepimy dalej. Boksuj ciasto. Jeszcze zaraz ci troszeczkę mleka dodam. Nie bój się. Jeszcze więcej jakichś płynów mi tu dorzucasz. I dobra. Czuję się jak kot, co ugniata taką pościel jakąś. Harvey! Piekarzu, mamy tu przecież piekarza na chacie. Bo jest straszne. Dobra. Aż tyle? Musisz z tego jedną jednolitą kulkę zrobić. Nie, no chyba sobie kpisz. Na poważnie? Dużo jest tego. Najlepiej w ten sposób wybijać sobie ciasto. No nie gadaj! Ona tylko... Kulkę. Nie no, chyba sobie kwiśku. Chyba sobie żartujesz. Nie no, weź przestań. Ona dopiero co to wzięła do ręki, ona już ma kulkę, a mój stan piernika wygląda tak. Daj jeszcze trochę tu. Nie no, ja... I spróbuj tam kuleczkę ubić. To co się wydarzyło? Zamień się, ty masz kulkę. Tylko jej nie zepsuj. Ja ją teraz rozwalę, nie? O dobra, idzie. No chyba. Bo to musisz po prostu nacisnąć z góry na to ciasto i się wtedy będzie ładnie ubijać. Już jest całkiem, całkiem. Czujesz już to ciacho? Czuję. Kulku. Czuję, czuję. Dobrze nam idzie. Najpierw musimy jeszcze rozwałkować, a tutaj też będziemy miały specjalne zadanie. Ciekawe dlaczego? No tak, nie mamy wałka. Czyli ja nie mam wałka. I użyjemy do tego butelki prawdopodobnie. Dalszy ciąg. Co teraz musimy robić? Rozsypujemy mąkę na blat. Nawet taką jedną łyżkę. A jedną łyżkę? Tak. Pyk. Pyk. Ale kulki przynajmniej wyszły. Tak. Sandrze, bo Sandra to ogarnęła, ale się trzymają. Solidnie. Ale fajne, solidne kulki. O, Harvol oczywiście musiał się przypołętać. I co, i tym? No, spróbuj. Będzie trochę zabawa, ale tam radę. Odkryj łatko. Nie no, to nie i będzie... Teraz podnieś słoik. Łatwe zadanie. I teraz w tą stronę. No, kilka razy będziemy robić. Nie mamy wałka, więc musimy sobie radzić, ale damy radę pomalutku. Przypał. To jest, ogólnie konsystencja ciasta przypomina troszeczkę kruche ciasto, więc nie możemy też za mocno rozwałkować, nie? Dobra, lecimy. Nie no. Beka z tym słoikiem. Nie no, trzeba sobie radzić. Ja w zeszłym roku chyba też butelką to robiłam. Najlepsza byłaby taka butla od wina jakiegoś ciężańca. Tak, to prawda. Tak? No, jeszcze tam w tamtą stronę delikatnie możesz. I tutaj patrz, jest jeszcze taki grubszy róg. I otwieraj foremki, będziemy sobie z tego wycinać, później rozwiązujemy sobie drugą kulkę. Mamy choineczkę. Mamy mnie, czyli gwiazdę. Mamy ciastka i Winnie-Pooha. No i panienka wycina. Mogą? No jak? Pierwszy będzie ciastek. I gdzie go potem dać? Na razie tam na blat możesz układać. Ale jest słodki! Ale fajne. No, co chcesz zrobić? Dawaj ciastko, ludzka. Ciastko. Ale spore te pierniki będą. No. Bo są duże. Ale właśnie takie duże są fajne, bo można fajnie je ozdobić. Jak masz malutkie, to troszkę ciężej. Elegancko. Ile wyszło ciach? 2, 4, 6, 8, 9. Perfekto. Boję się, że teraz je zepsuję. No to najwyżej odgnieciemy jeszcze raz. Nie no, trzyma się ciastek. Jest. Dobra. Gituwa, dobrze idzie. Musimy mocno wpijać te foremki, żeby dokładnie odcinały. Jezu, ten renifer jest genialny, zobacz. Nie no, on jest zajebisty, naprawdę. Nie no, tego zepsułam. Trudno, kapsuń tu. Przetrwało 6. Z 9.
Moi drodzy, ile teraz mamy? Kurde, idzie nam dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. A jeszcze będzie troszeczkę. Wydaje mi się, że dobijemy do 24 jakoś. No myślę, że tak. Jeszcze z 5 damy radę, wydaje mi się, pyknąć ziomeczków. Okej, moi drodzy, następny krok. Przekładamy już te gotowe na blachę z papierem do pieczenia i będziemy piec. Jeszcze nam zostało troszeczkę, ale tak, na ile tam trzeba ustawić piekarnik? Piekarnik ustawiamy na 180 stopni, najlepiej z termoobiegiem. Dobra. I będziemy je około 10-12 minut jak piekła. No, nie zmieści się więcej niż to. No, to na dwa razy zrobimy. Dobra. Dobra, moi drodzy, mamy pierwszą część pierniczków. Ja się boję piekarników tu. No. I ile czasu? Między 10 a 12 minut będziemy obserwować. Dobra, spoko. I mamy tutaj jeszcze drugą część. No i co, no czekamy na pierniki, zobaczymy czy nam wyjdą, czy nie. Mam nadzieję, że tak, bo się zapowiada wszystko dobrze. Jestem pod wrażeniem, że tak dobrze nam idzie. Krótka przerwa, ponieważ pierniki są w piekarniku. Zajmiemy się kalendarzami adwentowymi, ponieważ ich jeszcze dzisiaj nie było. Dzisiaj jest 15. W ogóle fun fact, dzisiaj ma urodziny moja mama i moja babcia. Tylko, że nie mama mojej mamy, tylko mama mojego taty. Więc tak się dziwnie poskładało. Ale tak, otwieramy 15. Mordo, ja się poddaję z tym dzwonkiem. Nigdy w tym kalendarzu nie dostaniemy dzwoneczka. Tym razem trafiła się kokarda. Weźmy jakiś droższy kalendarz. Może tu będzie coś fajnego? 15. No musi być coś fajnego, bo dzisiaj urodziny mamy i babci. Zapomnieli zrobić 15. Nie no, autentycznie nie widzę tego. O Jezu, jest! Dobra, 15 z Lancome. To jest jakiś serum. I to jest serum, nie mam zielonego pojęcia na co, muszę sprawdzić w internecie. Ale mamy taką mini buteleczkę, elegancko, no liczyłam na coś innego. Ale jeszcze nic straconego, mamy jeszcze trochę kalendarzy do przebrnięcia. Dobra, 15 z Belle, no jakiś kosmetyk. Mamy tym razem maskarę, zawsze maskara się przyda. Nie wiem jak komentować to, pokazuję wam kolejny prezencik. Ale najpierw zobaczymy jeszcze kawkę, jaki smak kawki dzisiaj będzie. No kurde, smucą mnie dzisiejsze kalendarze, szczerze. Adwokat, tylko czyj? Nie wiem, nie przepadam za tymi, ale niech będzie, nie narzekam. Co dzisiaj w Nexie? 15 to jest fajnie, bo są ustawione obok siebie, więc nie trzeba szukać. Chociaż z jednej strony szukanie to jest ta zabawa. Ja nie mam czasu szukać tego. O, dobra, dobra, to jest fajne, bo mamy tutaj taki malutki puder matujący, idealny do torebeczki. Takie rzeczy są zarąbiste. Jeszcze szkoda... Słuchajcie, ukruszył się, ale żyje, nie... Nie rozwaliłam całego. Ja pierniczę, to trzeba mi po prostu farta. Pierwsza rzecz, mówię, no fajna, no zepsułam. Babor. A tak jak mówiłam, ostatnio były trzy kolagen boostery pod rząd. To może dostaniemy coś ciekawego. Piętnasteczka jest tutaj z jakąś babeczką w oknie. Otwieramy. Błagam, coś czego jeszcze nie było. Lift Express. Fajnie. Nowe. Nie wiem jak komentować te ampułki, no ampułka zwykła. Dobra, i na koniec zostawiłam coś, co może mi albo na maksa poprawić humor i wynagrodzić te wszystkie dzisiejsze niestety smutne okienka, albo może mnie wprowadzić w jeszcze większą depresję, bo również dostanę coś beznadziejnego. Chociaż wczorajszy prezent stąd, te bloczki do paznokci były takie mocno to może dzisiaj nadrobią czymś. Gdzie jest 15? Jest dosyć duża. Szybko na nią natrafiłam. Nie słychać, żeby coś w tym latało, czyli musi to być coś... Co? To jest chyba taka make-up do twarzy? Zobaczcie, tak to wygląda. Z tej strony jest takie szorstkie, ma paseczki, wkłada się na palce i może tak właśnie się myje buźkę tym. Miałoby to wtedy sens. Jeżeli to jest do tego, to mi dajcie znać, jeżeli do czegoś innego, to mnie poprawcie. Jeżeli do czegoś innego i wyjdę na debila, to w sumie śmiesznie dla was, dla mnie przykro. Ale gituwa, no. Dzisiejsze kalendarze oceniam tak na 6 na 10, bo nie było najgorzej, ale nie było niczego wow. To nie jest koniec kalendarzy, ponieważ został najważniejszy kalendarz naszego białego króla. Tu jest 15, uczymy się. Wiecie, już mruczy. Już zaczął mruczyć sobie cichutko. Chcesz spróbować? Już takie miałeś. Dostaliśmy takie kółeczka. Smaczki w kształcie kółeczek z jakimiś... Wygląda to na nadzienie. Okej, moi drodzy, jak widzimy Harvol... O!
zadowolony z dzisiejszego kalendarza. Także wracamy do robienia ciasteczek. Moi kochani, a więc tak, w międzyczasie pięknie posprzątałyśmy blaci. Ja poszłam jeszcze do sklepu, wzięłam rzeczy do sprzątania, bo nie miałam gąbek. A nasze pierniki są już gotowe. Sandra jeszcze je posmarowała jajkiem. Właśnie, Sandra jeszcze je posmarowała jajkiem. I one zaraz lecą chyba na balkon, żeby troszeczkę się jeszcze ostudziły. I będą musiały odlecieć, żeby zostały takimi prawdziwymi piernikami, nie? Bo na pierniki to trzeba czekać. To są nasze faworyty. Najgrubsze z pierników. Ja się znam, czy one serio są zrobione w środku dalej mimo wszystko. Trzeba coś tam przełamać na pół w ogóle i zobaczyć. Muszę zbijać wykałaczkę, ale nie mam wykałaczki. O. Au. Nie, no miękki jest. Jest gitara. Tak? Jest ok? No. Taki powinien być? Nie ma zakalcania i nie ma surowego ciasta w środku, więc jest spoczko. Ja nawet nie mogę na zakalec ani surowe ciasto w sumie, więc to ja się odzywam w zasadzie. Kurde, udało się! Ja jutro się chyba wezmę za dekorowanie ich, dzisiaj już sobie odpuszczę. Robimy test? Dawaj, trzeba próbujemy. Gryznąć. Ale to chrupie. Czemu chrupie? On powinien od razu chrupać? Nie pierniki pamiętam. Nie powinny odleżeć jakiś tam czas? Szczerze wolę ciepłe, jaki jest. No. Nie może nie powinno się, ale ja lubię. Dzięki wielkie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Musicie zostawić tu mega dużo lajków i gratulacji, że to się w ogóle udało, a nie udałoby się to bez Sandry. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pomoc. Gdzie kucharek dwie, tam jest co jeść, jak widzicie, idealnie. Już nagrałam zakończenie vlogu, ale przyjechał Kacpi. Karpol świeci, degustacja pierniczków Julii. Zhejtuj je. Może poczęstujemy kolegę, do którego jedziemy? Żeby mu zęby wypadły. Bóg zęby zaraz nie zjadł ich. Jak to Jula powiedziała? One nie były takie chrupkie, jakie wyjęłam z tego piekarnika. Ale posmak dobry. No to takie fajne chruposze. Nazwałbym je chrupniki. Właśnie chciałam powiedzieć chrupniki. No bo ciasto i wszystko robiłyśmy same, to nie są takie gotowe. Sama ciasto gniotłam rękami. ASMR z jedzenia piernika. No gdyby nie były takie twarde i chrupkie. Nie były, mogły zjeść od razu. Bo pierniki na tym polegają, że się ich nie je ciepły chyba. Nie, ciepły były zajebiste. Nie, no są dobre. Ale musicie jeszcze popracować nad recepturą. Coś sprawiło, że są takie twarde. No i nara!